Spotkanie Krishana Murphy, dyrektora generalnego Liberty Częstochowa, dodajmy spółka od 28 maja bieżącego roku, stała się właścicielem Huty Częstochowa, z szefami miasta Krzysztofem Matyjaszczykiem i Piotrem Grzybowskim było okazją do wzajemnego poznania się i przedstawienia, czego tak naprawdę od siebie oczekują strony. Cooperation and be a partner in all other initiatives and we see... Liczymy tutaj na dużą współpracę z miastem. Mamy wspólne cele, to co nas łączy. Wspólnie chcemy te cele osiągnąć. To co zauważyłem do tej pory, widzę, że strona miasta jest otwarta na współpracę i liczę na to, że ta współpraca będzie się dobrze układała. Just before this tells us very clearly that the team of the mayor is very cooperative and our goals are aligned and we do see great road ahead for both of us. Nowy właściciel, który już od grudnia 2020 roku dzierżawi hutę, pokazał swoje moce. Zakład obecnie produkuje 40 tysięcy ton stali dziennie. Rocznie jest to 500 000 ton, a w przyszłości ma być dwa razy więcej. Krzysztof Matyjaszczyk cieszy się, że huta ma stabilizację, czyli nowego właściciela. I to takiego właściciela, który chce się rozwijać w naszym mieście. Z jednej strony zwiększa się produkcja z miesiąca na miesiąc Huty Częstochowa, z drugiej strony dzisiaj rozmawialiśmy o potrzebach związanych z zatrudnieniem konkretnych fachowców. Miasto deklarowało, że będzie chciało profilować kształcenie zawodowe w mieście właśnie pod potrzeby pracodawcy, jakim jest Huta Częstochowa. No i dyskutowaliśmy również o sieci częstochowskich dróg, które na pewno przydałyby się jeszcze w rozwoju tego zakładu pracy. Informowaliśmy też o wzajemnych planach, działaniach, które mamy nadzieję pomogą obydwu stronom w tym, żeby i miasto się rozwijało, i Huta Częstochowa z nowym właścicielem również. Ważną wizytówką nowego właściciela huty jest projekt Green Steel. Polega to na tym, że redukuje się tak naprawdę zużycie węgla i emisję dwutlenku węgla w procesie produkcji stali do poziomu możliwie najniższego. W praktyce w Częstochowie będzie to oznaczało, że będzie to stal produkowana w ramach recyklingu ze złomu w takich łukowych piecach, które wykorzystują energię elektryczną docelowo z odnawialnych źródeł energii. To, co dla nas jest topem, jeżeli chodzi o ciężki przemysł i ekologię. Dobre informacje dla budżetu miasta są takie, że Liberty Częstochowa ma siedzibę właśnie w naszym mieście. A to znaczy, że dodatkowe wpływy do budżetu miasta z tytułu podatków CIT również trafią. Także liczę, że będzie to dobra współpraca, z której skorzystają obydwie strony.